Witajcie. Z oknem zrobiło się zimno, nieprzyjemnie, typowo zimowa atmosfera, aura, więc chciałoby się coś sycącego, coś ciepłego, coś dobrego zjeść. I wpadłem dzisiaj na taki pomysł, żeby zrobić coś a la spaghetti. Nie będzie to takie typowo spaghetti, zresztą nie znam się na tej włoskiej kuchni. Będzie to taka moja wersja jakiejś, powiedzmy to, takiej makaronady z sosem. To będzie moja wersja, także nie chcę, żeby mi tutaj ktokolwiek pisał, że tak czy tak to się robi. To jest moja wersja, więc kto chciałby poznać moją wersję, to zapraszam. Głównym gwoździem spaghetti, oprócz makaronu, tak, będzie mięsko. W moim przypadku jest to łopatka wieprzowa. Ja kupiłem ją wczoraj, zmieloną, na noc posoliłem ją, więc ona całą noc przeleżała po prostu w przyprawie, żeby nabrała smaku. Być może ktoś mi napisze, że to jest niewybaczalny błąd, że nie powinno się tak robić, ale ja tak robię i to Wam pokazuję. Dalej, słuchajcie, co będę potrzebował dalej? Będę robił swój sosik, więc majeranek, bazylia, oregano, to będę dodawał do tego sosu, papryka ostra, papryka słodka. Jeżeli ktoś jakiegoś składnika nie toleruje, nie lubi, oczywiście może pominąć bądź składników. No i oczywiście będzie tutaj moja przyprawa. O, słuchajcie, szef bez butów chodzi, rozdałem, a sam zostałem po prostu z taką małą ilością, więc dobrze, że już jestem w trakcie komponowania, suszenia składników, także niedługo będzie uzupełniony zapas. Oczywiście poinformuję Was, ale niebawem, jeszcze za kilka dni będzie film, o którym opowiem wszystko. No i oczywiście koncentrat pomidorowy, tu w moim przypadku jest 4 takie porządne, czubate, pełne łyżki koncentratu. To jest akurat moja wersja, tak sobie wymyśliłem, więc no, ktoś może zrobić w innych proporcjach. Ja robię tak jak większość takich dobrych gospodyń. Nie jestem gospodynią, ale większość gospodyń, większość osób, które na co dzień sobie tam kucharzy przygotowuje w kuchni różne rzeczy. Zazwyczaj nie opiera się na jakichś gramaturach, tylko zazwyczaj bierze to ze swojego doświadczenia. Ale dla tych, którzy zaczynają, tu jest około 4 łyżek i tak samo mięska jest około pół kilograma dla chcących wiedzieć. Tu jest około 4 łyżek, więc może to być również jakiś przecier pomidorowy, który wcześniej należałoby trochę chwilę zredukować. Dobrze się to sprawdza, bo robiłem z moimi pomidorkami w słoików ala z puszki. Wystarczy zdjąć skórkę, zresztą robiłem też jakieś danie, pokazywałem, więc można to, bodajże chyba było leczo, więc można z takich pomidorków, jeżeli ktoś posiada, też można zrobić. Także myślę, że taki litrowy słoiczek tutaj w zupełności wystarczy. No i oczywiście jeszcze dodaję do tego sosu pomidorowego, dodaję jeszcze 2 starte jabłuszka. Taka jest moja wersja, tak to robię. Gdzieś kiedyś widziałem skład tego gotowego sosu do spaghetti. Przeczytałem skład, myślę, że można to zrobić łatwiej, można to zrobić bardziej zdrowo i myślę, że nie będzie gorsze. I co potwierdził mój synek, który jest właśnie fanem takiej nie naszej kuchni, takiej obcej kuchni. Spróbował to spaghetti, spróbował ten sos i mówi, że może być. Więc jak może być, słuchajcie, to znaczy, że jest dobre. A witajcie ponownie. Patelnia się rozgrzewa. Odrobina swojskiego smalczyku. Niech się roztopi. Niech się nagrzeje. I za chwilę będę wrzucał mięsko. A muszę drugą patelnię przygotować na sos. Niech się już gotuje. Dobra. Jeszcze chwilkę. O! I mięsko trafia na patelnię. No witajcie. Nie wiem, czy mi widać. Może i lepiej, ale powoli się wzruszam. A, tu 2 takie średniej wielkości cebulki wziąłem. Ach. O, daję po oczach. Dobra, dorzucamy. Ok. To cebulkę mamy. Zaraz obiorę jabłuszka. Muszę wstawić, to może przykryję tą patelnię. Niech się to delikatnie dusi, niech przechodzi. Tu można też troszeczkę przypraw wsypać. O. Niech to się aromatyzuje razem. Niech się w tym sosie... O! Co będę sobie żałował? W końcu robię dla siebie. Dobra, niech to przechodzi. Szkoda, że nie czujecie tych zapachów. O, za chwilę to przykryję. Niech się dusi. Można delikatnie posypać tutaj oregano. To nie przeszkodzi, nie zaszkodzi. Delikatnie, bo będziemy jeszcze do sosu bazylią, do sosu, żeby nie przedobrzyć, zwłaszcza z oregano. Dosyć taka intensywna przyprawa. No i może troszeczkę ostrej papryki. O. Dobra, działamy dalej. Jabłuszka już obrane, właściwie to już starte. Tutaj na takiej tarce do marchewki ucieram. Można na tej do ziemniaków, jak to lubi, ale ja chcę, żeby troszeczkę tak były wyczuwalne te jabłuszka później w sosie. Ok. O, trzeba ładnie to przygotować. No, mała ręka mi się nie mieści. Dobra, tu już patelnia mi się rozgrzewa, więc to wrzucam na patelnię. Głęboką wziąłem patelnię, żeby tutaj wszystko później połączyć. O. I teraz trzeba by było to delikatnie podsmażyć, poddusić. Tu już mięsko się dusi. I dorzucić resztę przypraw. Czasami jeszcze, jak lubię tak bardziej słodko, to lubię sobie troszkę soku z truskaweczek dolać. Też bardzo ładnie podkreśla smak, więc też dzisiaj nie omieszkam tego nie dodać. Jeszcze troszkę mojej przyprawy. Jabłuszka chwilę się duszą. Myślę, że czas dodać koncentratu i troszkę wody dolać. Dobra. O, ładnie to wygląda. Jak pachnie. Pachnie. W międzyczasie wstawiłem już wodę na makaron, którą teraz solę. Przy okazji tutaj można doprawić jeszcze do smaku ten nasz sos. Ja już tutaj wcześniej go soliłem. Przykręcę gaz. I tak jak mówiłem, soczek z truskawek, 2 łyżki. Ja lubię na słodko, więc temu tak robię. Truskaweczki. Dobra, można teraz delikatnie dosypać tutaj naszych przypraw, biorąc pod uwagę to, że już one są tutaj w mięsie. Bazylia. Bazylii można dać więcej. O, niech ona przejmie ten smak. Można też drobinę prowansalskich z ziół dosypać, ale ja jeszcze majeranek tutaj. Też szczyptę dam majeranku. Skoro jest mięso, jest tłusto, to trzeba dać i jeszcze troszkę papryczki. O. Dobra. A połączenie tej bazylii z pomidorkami. Uwielbiam to. O. Ja jeszcze muszę dodać, że tutaj dolałem około 300 ml wody i pewnie jeszcze tutaj w miarę gotowania, duszenia. Jeszcze troszeczkę dobra dodam. O. No. Teraz czas na próbę. W sam raz. Super. Właśnie jeszcze takie ostateczne doprawianie będzie, tu jakiś można pieprz dodać, jeżeli ktoś chce, gdy dodam mięso, więc w tej chwili tu jest mięsko solone, nie chcę przedobrzyć, żebym później nie musiał nie wiadomo ile litrów wody wypić. bo będzie takie słone. Dobra, niech się to powolutku dusi, niech się to redukuje, przykryje. Mięsko tutaj już, o, myślę, że jak najbardziej dobre już. Mięska jeszcze nie próbowałem, więc ciekawy jestem, jak ono jest na słoność. Gorące. Sam los. Gdyby to była właśnie tak na słoność jak to mięsko, ten sosik będzie bardzo dobrze. Jaki zapach. Chwilę się poddusiło na wolnym ogniu. Jeszcze delikatnie dolałem pół szklanki wody, bo odparowało. Lepiej niech ten sosik jest taki rzadszy. No i teraz doleję tutaj. Doleję ten sosik z mięska i mięsko powolutku. Nie wstydź się, nie wstydź się. Tak, uf. O, ale będę miał sprzątania. Dobra. O. To dopiero jest poezja. Może ciut tego mięska należałoby, żeby było więcej. Można by było z 10 deko więcej dodać, ale jest jak jest, czyli 100 gramów. 10 deko to 100 gramów. O, dobra. O. Ładnie to wymieszać. Niech chwilkę się zagotuje, a ja czekam na makaron. O. Dobra. Chwila. A teraz jest okazja, żeby te wszystkie składniki, które są razem, też wyłączę. Niech postoi. Żałuję, że nie mogę tego smaku przekazać. Może dlatego, że jestem głodny, ale bardzo mi to smakuje dzisiaj. Takiego miałem smaka, więc sobie zrobiłem. Dobra, czekamy na makaron po krótkiej przerwie. A w międzyczasie jeszcze wyskoczyłem do moich młóciek, wydoiłem młóczkę. No i oto już mam ugotowany makaronik. Więc będę nakładał makaronik na łoże, bo przyznam szczerze, że zaczynam być coraz bardziej głodny. Wchodząc tutaj z podwórka, jak zaciągnąłem te zapachy, te aromaty, no szkoda, że nie możecie tego poczuć, ale możecie sobie też sami coś takiego zrobić. Dobra, jest tak. To już zdążyło przestygnąć trochę, ale przegryzły się te smaki, to wszystko się przegryzło przez ten czas, gdy mnie nie było. O, i bardzo dobrze. A nie ma co sobie żałować. Nakładamy, nakładamy. O, dobra, myślę, że wystarczy. A to jeszcze można pieprzem posypać, żeby dodatkowo jeszcze świeżo mielony pieprz, dodatkowo te aromaty wzmocnić. No i można jeszcze dodać troszeczkę sera tartego, ale niekoniecznie. Niech on się tutaj rozpuści, roztopi. Niech zrobi taką, no w sumie powinien być parmezan, ale nie będę tutaj wyszukiwał. To, co mam, to po prostu zastosuję. O, nie ma co tutaj żałować. Niech to stoi, niech to nabiera mocy. Także dobrnęliśmy do końca. Ja coraz bardziej robię się głodny, więc tu nie będę przedłużał, bo i nie chcę tracić waszego cennego czasu i ja tutaj też za bardzo, no, czuć to. Ja dzisiaj się starałem tak, kurczę, trzymać fason, mówię, żebym poczuł ten smak. I właśnie jest ta chwila, kiedy będę mógł za chwilę spróbować, no, ale cóż, tego nie będę wam pokazywał, bo pewnie się tutaj cały wymarzę i tak dalej. Więc no, pozostaje mi tylko życzyć wam wszystkiego dobrego, chęci do takiego działania, no i oczywiście poznawania nowych smaków. A jeżeli chodzi o tą moją przyprawę, to już niebawem ukaże się filmik, także czekajcie cierpliwie. Także dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie, za poświęcony czas. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu.